Chociaż powiem ci tak, jeśli moje, a propos rapu, bo ja rap dzielę, znaczy nie obraźcie się, bo ja się nie znam, czy jeśli pomylę hip-hop z rapem, bo może chodzi o to, że to jest rap, a to jest hip-hop, ja nie wiem, możesz mi wytłumaczyć. Hip-hop jest to luźniejszy, bardziej muzyczna forma, a rap to na przykład masz... A to Pana Fidel na przykład jest co? Hip-hop. Hip-hop? Hip-hop jest bliżej do popu, wiadomo, a rap to na przykład taki stary Eminem. Ja myślę o polskim, masz... bo na przykład ja podzielam, że obecnie tworzony przez takich, można powiedzieć, hipsterów z miast dużych, tak, którzy się nie wychowali. To jest jak pełen kaszu, to jest hip-hop. A na przykład dzielę na to, że ten stary hip-hop lata 90-2000, czyli wychowani na ulicy, jak to się może trochę kreowali w ogóle. Dla mnie to znaczy... Czy też chcę powiedzieć tak, żeby nie obrazić, ale to... Obrazie, tego jesteś. Znaczy, powiem wprost. Ten hip-hop stary to dla mnie taka patola po prostu, a ten współczesny to po prostu, jak go słuchasz, to już jesteś, że powiem, kimś. Jak ty się ustosunkujesz do tego. No. Przepraszam, jeśli... To jest tylko moja opinia, więc jeśli ktoś słucha, właśnie... nie wiem, jakiejś paktofoniki czy czegoś, to przepraszam. No niekoniecznie paktofonika, ale dla mnie to jest jakoś tak... Znaczy, mówię, ja się nie znam, ale tak uważam, nie? Ja mogę po amerykańskim, zagranicznym powiedzieć bardziej, właśnie porównając sobie Logic albo na przykład Lil Dicky do na przykład, kolega, do kogo bym tam porównać? Jezus Maria, każdy z topki popowej, który ma bardziej niby rapowe, coś tego, nie wiem, Jezus Maria. Nie wiem, ja się nie znam. Jak typu Khalid, kiedy nie wypuści czegoś popowego, tylko bardziej właśnie... Drake to rap właśnie. Aha, okej. Nie wszystkimi kawałkami, nie, ale... No, ja się nie znam, kompletnie w tym nie siedzę.